pedagogicznego do pracowników szkoły i przede wszystkim do uczniów. Kochani, ja bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie, że mogłam uczestniczyć w tej pięknej dzisiejszej uroczystości jubileuszu 70-lecia istnienia szkoły, a także w tradycyjnym święcie plonów tejże szkoły. Jestem naprawdę pod wrażeniem wystroju. Wspaniałe talenty, naprawdę cudownie to przygotowaliście. Gratulacje. Natomiast z okazji jubileuszu składam na ręce pani dyrektor wyrazy uznania dla całej dyrekcji i grona pedagogicznego, pracowników szkoły za państwa długoletnią działalność na rzecz szkoły z tradycją rolniczą, za dobre wyniki uczniów w nauce, za pieczę nad ich rozwojem intelektualnym, a także umożliwieniem zdobycia młodzieży zawodu i bezpiecznego startu w dorosłe życie. Rodzicom, którzy czuwają nad tą szkołą, dziękuję za wspieranie działalności szkoły, a uczniom właściwego wyboru. Tak znacząca rocznica to również zobowiązanie do kontynuowania wspaniałej tradycji szkoły. Dzisiejsza uroczystość jest właśnie okazją, aby połączyć różne pokolenia ludzi tworzących historię tej szkoły. Dokonać, podsumować, docenić dotychczasowe sukcesy, a jednocześnie kierować jej nowe oblicze i kreować je. Niezwykle istotne jest, abyśmy na etapie edukacji ponadgimnazjalnej szkoły średniej oferowały coraz ciekawsze profile nauczania, które pozwolą uczniom nie tylko na zdobycie wiedzy, ale także wielu praktycznych umiejętności, które będą odpowiednio wykorzystane w czasie studiów albo podczas wykonywanej pracy. Niech państwa absolwenci swoją postawą życiową, pracą i dalszą nauką zawsze potwierdzają dobre imię szkoły. Gratuluję państwu dotychczasowych osiągnięć. Życzę, aby następne lata sprzyjały dalszemu rozwojowi szkoły. Niech placówka rozwija talenty uczniów, kształtuje ich osobowość, wrażliwość. Niech jest źródłem satysfakcji i radości dla pedagogów i dla rodziców. Niech kolejne lata pozostawią ślad wdzięczności w sercach ambitnych i ciekawych świata wychowanków, a szkoła niech cieszy się prestiżem w województwie łódzkim. Szanowni państwo, muszę wam powiedzieć, że jestem również związana z tą szkołą, bo podczas pracy w starostwie powiatowym w Wieruszowie jako naczelnik Wydziału Rozwoju i Promocji mieliśmy tą szkołę pod opieką, realizowaliśmy wówczas dwa projekty. Jeden związany z termomodernizacją, wymianą okien, ociepleniem, pamiętam wymiana poszycia dachu. Tutaj ciągle byliśmy na budowie, były jakieś problemy, ale udało się je rozwiązać. Drugi projekt związany był z rewitalizacją parku wokół szkoły. Też ma taki projekt z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Mam nadzieję, mam okazję teraz zobaczyć, jak to wszystko wygląda, jak to funkcjonuje, czy należałoby realizować kolejny projekt, ale to już tutaj myślę, że w tym temacie pan starosta się wypowie. Szanowni państwo, chciałabym jeszcze z tej okazji, że tak jak już powiedziałam, może nie powiedziałam, ale chciałam powiedzieć, że wczoraj zakończyło się ostatnie posiedzenie Sejmu 102. 7. kadencji i z tej też okazji chciałabym zaprosić młodzież tej szkoły na wyjazd do Warszawy, do Sejmu, ale wcześniej do Ministerstwa Rolnictwa. Szkoła z tradycją rolniczą, w związku z tym w Ministerstwie Rolnictwa będzie organizowane szkolenie dotyczące nowego rozdania środków z programu rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020. Myślę, że znajdzie się grupa osób, która chciałaby z tego programu skorzystać, poszerzyć swoją wiedzę.